Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku Siren Apoptosis. Moi drodzy, wracamy oczywiście do naszej przygody, naszego Itana. Itana, w tej chwili mamy Itana jako chyba naszego głównego bohatera, przynajmniej w tej opowieści. No i oczywiście YouTube kolejny raz zbanował mi film. Ale to jest chyba ostatnio normalne. Powiem wam, że ogólnie chyba tą samą serią Siren, oni by mówił Siren. Samą tą w ogóle serią z Siren narobiłem sobie delikatnych problemów na YouTubie. To tak dosyć mocno, bo każdy teraz mój film jest sprawdzony pod kątem szkodliwych nawiązań i szkodliwych treści. Przez co ja, nagrywając czasem odcinki tak na szybko, no niestety, ale jestem żółto dolarowany z miejsca, instant. Więc ten odcinek pewnie też będzie dosyć zbanowany przez YouTube, no ale trudno. Nie robimy tego dla kasy, tylko robimy to dla was. Tak więc oczywiście kontynuujmy naszą przygodę. Ethan nie chciał, żeby nadszedł poranek. Nie chciał się obudzić. Nie chciał zobaczyć ukrytej urazy w oczach Hope. Nie chciał wsłuchiwać się w niezręczną ciszę. Musiałby wykorzystać każdą okazję, by powiedzieć słowo. Musiałby przerwać jakąś tą ciszę. Ale poranek nadszedł i Ethana czekała niespodzianka. Wszystko było dobrze. I to wręcz bardzo dobrze. Hope stała wcześniej, żeby przygotować wyśmienite śniadanie. Takie, którego Ethan nigdy nie był w stanie ugotować, nawet jeśli bardzo chciał. Mówiła do niego. Żartowała. Wymieniała co najmniej 10 miejsc, do których pójdą, gdy ich harmonogramy się rozluźnią. Wydawało się, że koszmar się skończył. I ten po prostu zwymiotował do kanalizacji resztę wszystkich rzeczy, które miał w swoim ciele. Strach i negatywne myśli. Wszystko było takie prawdziwe, że Ethan całkowicie się odprężył. Opuścił czujność, oszołomiony słodkimi bzdurami, goframi ze śmietaną i pyszną turecką kawą. Tady Hope zadała pytanie. Myślisz, że ciemniejszy kolor włosów by mi odpowiadał? Kawa nagle stała się twarda i utknęła mu w gardle. Ethan poczuł się tak, jakby to wcale nie była kawa, tylko drobno zmielone szkło. Zakaszlał. Że co? Hope poparła łokcie o stół i popijała z filiżanki, jakby nic się nie stało. Właśnie myślałam o zostaniu brunetką. Co o tym myślisz, he? Nie wiem. Ja... Wszystko jest w porządku ze wszystkim takim, jaki jest. Tak długo, jak tobie się to podoba. Drobne kawałki szkła nadal drapały go od środka. Ethan próbował odchrząknąć, ale nie było już dużo lepiej. Ale dlaczego... Dlaczego o tym w ogóle pomyślałaś? Ethan starał się mówić. Czuł się, jakby wpadł do dołu, a powietrze szumiało mu w uszach. Cóż, od czasu do czasu trzeba coś zmienić. Różnorodność jest... dobra, prawda? Wzięła kolejny łyk. Poza tym, w całym mieszkaniu znajduje mnóstwo ciemnych włosów. Wiesz, niezbyt długie, ale też nie za krótkie. O tej długości. Nawet zanim Hope stuknęła się w szyję końcem dłoni, Ethan wiedział, gdzie ręka się zatrzyma. Boże, przepraszam was. Pomyślałam więc, że jeśli sama będę brunetką, będę mogła wierzyć, że te włosy należą do mnie. Wargi Hope rozciągnęły się, a kąciki ust uniosły się. Ale... ona się nie uśmiechała. To się nie dzieje. To się nie może dziać. Nadal musi spać. To sen. To tylko gówniany sen, który się skończy. Teraz Ethan rozpaczliwie pragnął nadejścia poranka. Ale poranek po prostu nie mógł nadejść drugi raz w ciągu jednego dnia.
Hope odchyliła się na krześle i spojrzała na niego z głową przechyloną na bok, z fałszywym uśmiechem na ustach. Trzeba było coś z tym zrobić. Wszystko. W tym właśnie momencie. Wyjdź z wytłumaczeniem, kłamstwo, spróbuj wyjaśnić, prawda. Oczywiście standardowo, saving, puste miejsce. Spróbujmy wyjaśnić. Spójrz, dzieje się coś dziwnego. Tak. Też tak myślę. Hope, mówię poważnie. Dzieje się coś dziwnego i nie mogę tego w żaden sposób wyjaśnić. Ani dobrze, ani źle. W ogóle. O, serio? Właściwie to ja mam pomysł. A może nawet dwa. Czekaj. Nie mówię o wczoraj w sklepie. I tam zatrzymał się. Mów dalej. Wziął głęboki oddech i zamknął oczy. Nie mówię, że nie gapiłem się na tamtą dziewczynę. Zrobiłem i to oczywiste. Próbowałem... Ona przypominała mi kogoś i próbowałem dowiedzieć się, czy się nie myliłem. Wiem jak to wygląda i to moja wina. Ethan postanowił pominąć część o dobrze zaokrąglonych pośladkach pod lekkim, płynącym materiałem. Nie dlatego, że chciał wyglądać lepiej, ale dlatego, że wiedział, że to zrani Hope. I naprawdę nie chciał jej krzywdzić. Wybacz mi, jeśli potrafisz. Zrobiłem gównianą rzecz, ale naprawdę, przepraszam. Położył dłoń na stole, tak że ich palce trochę się zetknęły. Hope się nie odsunęła. Następnym razem, gdy pójdziemy na zakupy, możesz spojrzeć na każdego, kogo lubisz. Postaram się nie płakać. Nie mogę jednak niczego obiecać. Hope skrzywiła się, ale Ethan wiedział, że ukrywała uśmiech. Dobrze więc. Ale wiedz, że będę wybierała tylko tych najbardziej hot mężczyzn. Nie mam szans, prawda? Uśmiechnęła się szerzej i potrgała jego włosy. Absolutnie. A co do włosów? Uśmiech Hope zniknął bez śladu. A, nie wiem skąd się wzięły. Poważnie, coś tu jest nie tak. Ethan, proszę, ja nie chcę. Nie, posłuchaj, proszę. Naprawdę myślę, że jakiś intruz w jakiś sposób przedostaje się do naszego mieszkania. Wierzysz mi? Hope wpatrywała się na niego przez chwilę. Potem zadrżała. Kurwa. Ethan, tak. Wierzę ci. Nie rozumiem, jak to się dzieje, ani czego oni chcą, ale myślę, że czas zadzwonić na policję. I niech to rozwiązują. To jest w końcu do cholery ich robota. Może powinieneś najpierw zadzwonić do Laury? Myślę, że już przyszedł na to czas. Tak. To też zrobię. Obcisnęła jego dłoń. Obiecajmy sobie, że nie zwariujemy, dobrze? Ja też widzę rzeczy. Różne rzeczy. Chodzi mi o to, że czasami znajduję włosy. Tylko jakieś pierdolone włosy i zaczynam kwestionować wszystko. Musimy po prostu jakoś przejść przez te mroczne czasy. Będzie lepiej. Jestem pewna. Ethan skinął głową. Ach. Hope ponownie ścisnęła jego dłoń i wstała od stołu. Okej, muszę już iść. Prawdopodobnie spóźnię się i będę musiała dzisiaj dłużej siedzieć w pracy. A spotkamy się jeszcze dzisiaj? Możliwe. Zadzwonię do ciebie. Hope. Kocham cię. Ja też cię bardzo kocham. I to naprawdę bardzo.
Nie zapomnij zadzwonić do Laury. I Don przytaknął z roztargnieniem. Kiedy drzwi zamknęły się za Hope, Ethan zadzwonił do Laury. Hope poznała Laurę bardzo dawno temu. Wyglądało na to, że Laura bardzo jej pomogła. Przynajmniej tak twierdziła Hope. Ethan nie znał żadnych szczegółów ani nie chciał ich znać, dopóki Hope sama nie zechce mu powiedzieć. W końcu psychoterapia to bardzo osobista sprawa. Tak osobista, że Ethan czuł się, jak Piotr żyła podczas wywiadu, kiedy musiał opisać, co się z nim dzieje. Skąd te wstawki, halo, skąd tu Piotrek żyła? Co tu się dzieje? Najwyraźniej można się nawet do tego dostosować, bo w połowie opowieści nie szczędził żadnych szczegółów. Ku zaskoczeniu Ethana, kiedy wspomniał o niepokojących e-mailach od jego kontaktu, które trochę działały mu na nerwy, Laura ożywiła się. Mówisz, że niedawno zbliżyłeś się do swojego znajomego. Uczujesz i próbujesz mu pomóc, prawda? Tak. Coś w tym stylu. Wiadomości twojego kontaktu zawierały ostre, niepokojące opisy, prawda? Opisy, które wywoływały u ciebie pewną reakcję. Czy to prawda? Można tak to powiedzieć. W końcu jest pisarzem. Tego typu teksty, czy opisy, czy nawet historie, są źródłem jego utrzymania. Czy wie pan, co to jest zaburzenie urojeniowe, panie Harrison? Urojeniowe. Ethan próbował sobie przypomnieć. Zdecydowanie czytał o tym, ale nie zaglądał zbytnio w szczegóły. Czy to ta rzecz, która wyjaśnia masowe szaleństwo? Jak ta taneczna plaga z 1518 roku w Strasburgu? Dokładnie tak. Zaburzenie jest również nazywane folie adeux, czyli szaleństwem dla dwojga. Brzmi romantycznie, prawda? Laura zachichotała. Ethan myślał, że ona sama nie jest zbyt rozsądna. Oczywiście, że nie była. Cały czas musi mieć do czynienia z facetami takimi jak ja. Ale Laura wróciła już do swojego zwykłego tonu. Spokojnego i wyważonego. Ten stan powoduje, że doskonale zdrowi ludzie doświadczają różnych, powiedzmy, negatywnych skutków. Działa to tak. Mamy źródło majaczenia i tych, którzy je dostrzegają. Jedną lub czasem więcej osób. Jak słusznie zauważyłeś, czasami to zaburzenie może przybrać naprawdę masową skalę. Zwykle istnieje emocjonalny związek między ofiarami tego stanu. Twoja żona też jest niestety zagrożona. Laura zatrzymała się. Nie mogę postawić diagnozy w takim formacie, panie Harrison. Myślę jednak, że musisz ograniczyć kontakt ze swoim znajomym, przynajmniej na razie. Może być źródłem nieprzyjemnego stanu, którego doświadczasz. Chcesz umówić się na konsultację? Ethan grzecznie odmówił. Laura wysłuchała reszty tego, co miał do powiedzenia. Zapytała, jakie pigułki bierze Ethan. Ethan nie brał żadnych, oprócz aspiryny, ponieważ ostatnio miał dużo bólów głowy. Poradziła mu, aby zmniejszył obciążenie pracą, przestrzegał codziennej rutyny i przyjmował lekkie środki uspokajające, jeśli to konieczne. Może coś ziołowego. Bez osobistego spotkania Laura nie mogła zaoferować zbyt wiele. A Ethan nie miał energii, czasu ani pieniędzy, aby rozpocząć pełną terapię, jak nazwała to Hope. Ethan podziękował Laurze z całego serca. Zakończył rozmowę, przeciągnął się i wziął głęboki oddech, który sprawił, że bolały go żebra. Wtedy uśmiechnął się. Chociaż nie była to pełna terapia, ta rozmowa sprawiła, że Ethan poczuł się znacznie lepiej. Rzeczywistość znów nabrała sensu i nie działo się nic niezwykłego. Nic, z czym nie mógł sobie poradzić. Podobnie się przeciągnął i już miał iść na kolejną filiżankę kawy, kiedy oddech, miarowy, głęboki oddech kontrolującego go mężczyzny, uwiązł mu w gardle.
I Ton poczuł, jak małe włosy na jego szyi się unoszą. Ktoś patrzył na tył jego głowy. I Ton odwrócił się powoli. Dzwonię na policję. Ethan wypowiedział każde ze słów głośno i wyraźnie. To był przyzwoity plan. Dokładnie, przyzwoity. I na pewno nie był w żaden sposób zabawny. A jednak dziewczyna siedząca na parapecie śmiała się cicho, zasłaniając dłonią białe zęby. Dziewczyna z supermarketu. Dziewczyna ze snu. Wciąż miała na sobie jasną, białą sukienkę. Mimo, że rano temperatura spadła do 53 stopni Fahrenheita i miało padać. Jeden z pasków spadł na bok, ale dziewczyna nie spieszyła się, żeby go odłożyć. Lekko kołysała skrzyżowanymi nogami i spoglądała na Ethana spod czoła z uśmiechem dziecka, które miało na myśli przezabawne psoty. Powiedziałem coś zabawnego? Dziewczyna szybko podniosła oczy i lekko wzruszyła ramionami, wciąż powstrzymując śmiech. Tak jak poprzednio, nie wydawała z siebie żadnego dźwięku. I tam założył nawet, że dziewczyna może być nie ma, ale zdecydował się na ostatnią próbę. Tylko jedno pytanie, a potem dzwoni na policję. Kim ty jesteś? Oczy dziewczyny stały się okrągłe, a na jej twarzy pojawił się grymas zdziwienia. Zbytniego zaskoczenia. Ethan natychmiast przypomniał sobie czas, kiedy on i Hope natknęli się na kilku ulicznych mimów. Wbiła cienki palec w klatkę piersiową, co sprawiło, że jej napięte sutki ukazały się na sekundę pod cienkim materiałem sukienki. Ja? Jestem tym, czego szukasz. Mówiła powoli, rozciągając samogłoski z jakąś radością. Nagle dziewczyna sięgnęła po coś za plecami. Szybko podniosła przedmiot do ust i połknęła. W gardle Ethana zacisnęła się krew, która gwałtownie uderzyła mu do głowy. Gdzie? Skąd to masz? Dziewczyna ze zdziwieniem patrzyła w kierunku, który wskazywał Ethan. W tym samym momencie rozchyliła palce. Ogromny, kolorowy kubek Hope, ten, który kupili w sklepie, zadzwonił, gdy uderzył o podłogę, a potem rozpadł się na kawałki. Dokładnie tak. Była krótka sekunda, kiedy kubek spokojnie leżał na podłodze. Ethan miał czas, aby mieć nadzieję, że przetrwa. A potem fragmenty pękły we wszystkich kierunkach, aż z wnętrza wydobywało się wściekłe białe światło. Nie, to było tylko mleko. Tylko mleko. A wiesz, nie powinieneś był mnie straszyć. A teraz spójrz, co narobiłeś. Biedny kubek. Teraz jest taki... Taki zepsuty? Tyle maleńkich, drobnych kawałków. Tak wiele, że nie możesz tego naprawić, drogi Ethanie. Ethan czuł, że się dusi. Co ty tu u diabła robisz? Czego ode mnie chcesz? Dziewczyna przygryzła wargę i zakręciła między palcami opadłym paskiem na ramię. Góra sukienki zsunęła się jeszcze niżej. O, chcesz, żebym sobie poszła? Ale przecież mogę natknąć się na Hope. Tuż przy drzwiach? Ethan. Zapomniała swojej przepustki, będzie tu lada moment. Co pomyśli sobie ta biedna dziewczyna? Dziewczyna obejrzała się przez ramię i jej twarz natychmiast się rozjaśniła. Och, och. To ona. Tutaj jest.
Hope jest naprawdę niesamowita. Dokładna co do minuty. Hejo, hejo. Dziewczyna przewróciła się na brzuch, oparła o parapet i energicznie pomachała do kogoś niewidzialnego. Sukienka całkowicie się zsunęła. Titan mógłby przysiąc, że cycki tej sukienki wystawały prosto przez okno. Z tej suki, przepraszam, nie sukienki. No, nie zbliżaj się do mnie. Też może zapiszmy, co? Bo już tak jedno ominąłem. Nie zbliżaj się do mnie. Titan nie mógł tego zobaczyć, ale wiedział, czuł, że Hope naprawdę tam stoi. I oczywiście patrzyła w okno, chociaż nie widziała już wiele, ponieważ rozmyta zasłona zakryła jej wizję. Dziewczyna odwróciła się powoli i patrzyła na niego z szeroko otwartymi oczami, bez mrugnięcia. Jej ramiona drżały, jakby miała zamiar płakać. Lecz ona się śmiała. Na początku było to kilka zduszonych śmiechów. Potem stał się śmiechem kogoś, kto właśnie usłyszał wspaniały żart i stopniowo przerodził się w dzikie szczekanie. Musi to powstrzymać. Teraz, kurwa. Ethan chciał rzucić się do okna, ale zrobił tylko jeden krok i zamarł w miejscu. Dziewczyna musiała zwariować. Jest naćpana albo gorzej. Ona może mieć strzykawkę, a on nie potrzebuje więcej problemów. Musi usunąć to coś z jego parapetu, przyspawać do stalowej skrzynki i wrócić gdzieś w środku Atlantyku. Wciąż trzymał telefon w dłoni. Operator 911, jaki jest adres miejsca, gdzie potrzebujesz pomocy? Luka skurczyła się, zgarbiła, ale wciąż rechotała jak stado kojotów wrzeszczących księżycową noc. Wiła się ze śmiechu, a blade szmaty suchej, zwiotczałej skóry trzęsły się w rytmie jej ruchów, a jej sukienka wyglądała jak śmiertelny całun. Nagle pomyślał, że jest znacznie starsza niż myślał na początku. Co się dzieje? I tam spojrzał na nią po raz ostatni. Mieszanina nienawiści i wstrętu w jego oczach odwrócił się przeczesując palcami włosy. Baba. No, już. W moim mieszkaniu jest jakiś obcy człowiek. Kobieta, najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków lub po prostu jest kurwa szalona. Widzisz ją teraz? I ten widział tylko ścianę przed sobą, ale usłyszał ogłuszające wycie. Odbijało się echem w jego czaszce, wijąc się w jego kości skroniowe, jak zesperowany ptak. Ethan zacisnął zęby. Tak. Czy ma broń? Możliwe. Groziła mi. Czy możesz opuścić mieszkanie? Nie. Ta szumowina może uciec, a ja nie chcę, żeby dostała... Ethan zawahał się. Nie słyszę cię. Proszę pana, co się dzieje? Mów głośniej, nie słyszę cię. Co się dzieje? Żerujący śmiech wciąż odbijał się echem w uszach Ethana. Za nim nie było nikogo. Powoli podszedł do okna jak we śnie. Odłamki kubka Hope chrzęściły pod jego stopami. Okno, tak jak poprzednio, było zamknięte. Ethan otworzył je i ostrożnie spojrzał w dół. Nie widział ciała. Zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, ale musiał sprawdzić. Tylko szary chodnik, który stopniowo stawał się czarny, gdy faktycznie zaczęło padać. Ethan rozejrzał się po ulicy. Samą porę, by zauważyć znajomy kremowy płaszcz znikający za rogiem pobliskiego domu. Hope! Chciał tak głośno, że coś mu pękło w gardle, ale ona go nie słyszała. Albo
nie chciała słuchać. Ethan dzwonił do niej co najmniej 100 razy. Hope nie odpowiedziała. Ethan pomyślał, że mógłby przejść się do jej biura, ale w końcu zdecydował, że to tylko pogorszy sytuację. Policja była w jego mieszkaniu 23 minuty i 40 sekund później. Nie znaleźli żadnych śladów włamania, a zapis rozmowy, jak dowiedział się później Ethan, nie zawierał nic, co przypominałoby śmiech lub wycie. Żadnych dziwnych dźwięków, jak powiedział oficer. Hope wróciła między późną nocą a wczesnym rankiem. Góra na jej kościach policzkowych była napięta i prawie przezroczysta, a pod oczami miała głębokie cienie, jakby nie spała od dawna. Pachniała mocnym alkoholem. Ethan wyszedł do niej z ciemnego pokoju. Nie spał ani nie zapalał światła. Rzeczy, które czaiły się w ciemności, prawdziwe lub wyimaginowane, już go nie przerażały. Żałował nawet, że coś, czego obawiał się przez ostatni miesiąc, teraz rozumiał, co to za uczucie, w końcu wyszło z tłustej czerni cienia i skręciło mu kark. Ale wszystko w mieszkaniu było kpiąco spokojne. Z wyjątkiem samego Ethana. Hope. Hope patrzyła na niego w ciszy, lekko się kołysząc. Zamiast źrenic miała ciemne dziury. Dużo myślałem o tym, co bym ci powiedział, gdybyś wróciła. Co mogę powiedzieć? Aż Hope nie wyrażała żadnych emocji. Wydawało się, że nawet nie mrugnęła. W każdym razie zdałem sobie sprawę, że mogę powiedzieć tylko prawdę. Bez względu na to, jak szalenie to brzmi. Jeśli spróbuję cię oszukać, to tylko pogorszy sprawę, prawda? I ten zaśmiał się krótko, ale nerwowo. Tak czy siak. I ten miał mnóstwo czasu, żeby pomyśleć o tym, co powie, ale nadal nie wiedział, od czego zacząć. Jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie, zacząłem spotykać się z dziewczyną. Kim ona jest, Ethan? Ja... nie wiem. Czy to Sofia? Kto? Sofia Wilk. Twoja uczennica z kursów online. Hope wykonywała niejasny gest ręką. Filmy z późnej epoki wiktoriańskiej. Ten nie wiedział, dlaczego to powiedział, ale Hope posłusznie powtórzyła to beznamiętnym głosem. Pamiętam, że byłeś naprawdę pod wrażeniem jej umiejętności. Zawsze lubiłeś mądre dziewczyny. A ta na dodatek była też piękna. Hope, to nie jest tak, jak myślisz. Najgorsze słowa, które można powiedzieć kobiecie. To nie tak, jak myślisz. Kurwa, a jak? Myślę... No, powiedział, że myślę. Myślenie jest zbyt bolesne. Poczekaj. Ethan zniknął w pokoju i wrócił kilka minut później. Ciemność korytarza została rozrzedzona przez światło ekranu. Hope zasłoniła oczy dłonią, albo przed jasnym ekranem, albo dlatego, że nie chciała widzieć, co tam jest. O co w tym wszystkim chodzi? Tutaj, spójrz. To Sofia Wilk. W rzeczywistości na ekranie był profil Sofii i jego uczennicy. Na zdjęciu Sofia mrużyła oczy, albo jasnego słońca, albo dlatego, że jej kręcone rude włosy dostawały się jej do oczu. Mała brązowo-włosa dziewczyna przytulała się do niej z nieśmiałym uśmiechem. Całkiem niezła z nich para. O ile dobrze pamiętam, w tym roku mieli ślub. W takim razie, kto jest? Nie wiem. I szczerze, nie obchodzi mnie to. Chcę tylko, żeby zniknęła z mojego życia. Ale ta suka cały czas mnie śledzi. Przynajmniej śledziła.
Ale teraz już nie myślę. Nie sądzę, że kiedykolwiek ją zobaczę. To dobrze czy źle? Hope, proszę. Jeśli chcesz odejść, zrozumiem. Ale jeśli chcesz dać mi szansę, obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, aby to wszystko naprawić. Nie mógł obiecać, ale był zbyt chętny, by koszmar, prawdziwy lub wyimaginowany, w końcu się skończył. Nigdy więcej dziwnych historii. Proszę, Hope. Nie potrzebuję nikogo oprócz ciebie. Jeśli możesz da... Nie mógł skończyć, ponieważ Hope go pocałowała. Jej torba z hukiem uderzyła o podłogę. Reszta nocy właściwie poszła dobrze. Tym bardziej, że nie spali. Przynajmniej wszystko szło dobrze do momentu, kiedy zamiast twarzy Hope przez chwilę Ethan zobaczył... Nie mógł jej powiedzieć. Wymamrotał coś o złym samym poczuciu i upadł na plecy, dysząc. Zamknął oczy, żeby Hope przypadkowo nie dostrzegła tego, co zobaczył. Nic się nie stało. To nie było prawdziwe. W porządku, rozumiem, powiedziała Hope. Ethan siedział przed swoim laptopem i wpatrywał się w monitor. Patrzyły na niego wkręcone pyski kotów perskich. Wszystko, czego się od niego wymagane, nie jest trafnym słowem, jeśli sam podjąłeś decyzję i teraz oczekujesz od siebie aktywnych działań, to zadzwonić do hodowli. Proste zadanie, ale Ethan zawahał się. Trudno mu było przyzwyczaić się do pomysłu posiadania jednego z tych stworów o wyłupiastych oczach, chodzących po ich mieszkaniu. W ciągu dnia drzemie, gdzie mu się podoba, a notu zakrada się do kuchni, by bawić się poruszającymi się cieniami. Ale jego oczy zamieniają się w dwa spotki z czarnej i zielonej masy perłowej, jeśli padnie na nie światło. Starożytni wierzyli, że koty mogą chodzić między światami i widzieć duchy. Patrząc na koty perskie, Ethan prawie nie wierzył, że mogą nawet samodzielnie oddychać. A jednak, tutaj Ethan Harrison z XXI wieku solidaryzował się ze starożytnymi ludźmi. Było w nich coś złowrogiego. W każdym razie powinien zadzwonić do hodowli. Ze względu na Hope. Ze względu na ich oboje, odkąd podjęli decyzję. Ethan już podniósł słuchawkę i już miał wykonać plan, kiedy usłyszał przekręcenie klucza w drzwiach wyjściowych. Coś w tym go zraniło. Było dopiero 5 wieczorem, to zresztą było bardzo wczesne, by Hope wróciła. Oczywiście, jeśli wszystko było w porządku. Ethan zamknął laptopa i wyszedł na korytarz. Przez długi czas nie mógł wypowiedzieć ani jednego słowa, a kiedy znów mógł się odezwać, udało mu się tylko zadać jedno pytanie. Co ty zrobiłaś? Uśmiech Hope zbladł i po raz pierwszy od 4,5, a nawet 5 lat, kiedy byli parą, Ethan był z tego zadowolony. W rzeczywistości nie było w tym nic dziwnego. Podobnie jak w przypadku nowej fryzury i nowego koloru włosów, Hope wyglądała nieznośnie. Niesamowicie podobno do tego stworzenia w oknie. Usta Hope stały się białe i drżące. To nie pomogło, prawda? Żadne z tych... Nie możesz mnie teraz kochać, prawda? O czym mówisz? Czy to nie jest oczywiste? Widzę, jak na mnie patrzysz. Jesteś zniesmaczony. Starasz się jak najmniej mnie dotykać. I bez względu na to, co robię, bez względu na to, co próbuję, to nie pomaga. Przyznaj się, nigdy jej nie kochałeś. Nie kochałeś jej, prawda, Ethan? Była poręczna i to wszystko. Gówno sprawia, że kwiaty rosną. Twoje kwiaty urosły bardzo, prawda, Ethan? Czy nie? Ethan nigdy nie uderzyłby swojej żony.
Co więcej, nigdy nie uderzyłby kobiety. Ale nie mówiła do niego ani jego żona, ani kobieta. To było wcielenie koszmaru, który obnażył swoje długie, ostre zęby i przyszedł odebrać mu prawo, by dostać drugą szansę. A przynajmniej tak myślał wtedy Ethan. Uderzenie okazało się nieco żałosne. Ale musisz to zrozumieć. Bicie żony nie jest uczciwą atrakcją. Kiedy uderzysz żonę, myśli nie lecą do podświetlonego znaku dobro. Chociaż było to tylko pośrednio związane z wczesnym renesansem, Ethan miał doświadczenie w tej sprawie, ponieważ pięści starego człowieka często swędziły. Gdyby coś takiego istniało, wiedziałby. Jednak gdyby jakikolwiek znak mógł się zapalić, powiedziałby: jesteś gnidą, Ethan. Nie! Powtarzał to nawet po tym, jak Hope wpadł przez drzwi w łzach. Ethan ledwo pamiętał kilka następnych dni. Wydawało się, że coś się dzieje. Jacyś ludzie do niego dzwonili. Sam często dzwonił. Dzwonił do Hope. Hope nie odebrała telefonu. Wiedział, że to się stanie. Za każdym razem, gdy wybierał jej numer, wiedział, że natknie się na pocztę głosową. Stało się to czymś w rodzaju rytuału. Budził się. Czasami na zewnątrz było jasno, czasami ciemno. Ale częściej było to coś szarego, którego nie mógł ani nie chciałby dostrzec z powodu zaciągniętych zasłon. Dzwonił do Hope. Hope nie odebierała. Szedł do kuchni i odkręcał wodę. Przez chwilę patrzył, jak srebrzysty pokręcony strumień uderza o zlew. W końcu stawiał kubek pod strumieniem i napełniał go po brzegi. Pił. Szedł do łazienki. Wracał na kanapę. To nie jest zbyt podłe, żeby to mogło być prawda. To jest zbyt podłe. To nie może być prawda. Życie nie może rozpaść się na kawałki w jednej chwili. Zawalić się do wewnątrz jak drewniana wieża z klocków. Ethan nie mógł sobie przypomnieć nazwy tej gry. Kiedy on i Hope poszli zobaczyć. On i Hope. Jest bardzo źle. To wszystko to nie może być prawda. On nic nie zrobił. Czy to możliwe, że nic nie zrobił? Nie. Przecież uderzył Hope. Uderzył ją i na jej policzku pojawiła się czerwona plama. Było zbyt ciemno, by to zobaczyć, ale Ethan wiedział. Jak on mógł? Co się teraz stanie? Co się teraz kurwa stanie? Te myśli były jak garść igieł, które wielokrotnie próbował przełknąć. Czasami udawało mu się na chwilę o nich zapomnieć. Działo się to, gdy budził się w szarej bezczasowości. Spojrzał na brudny biały sufit i nie pamiętał, kim był ten Ethan Harrison. Ale ból zawsze wracał. Miał kilka igieł w gardle i nieważne ile wypił wody, nie mógł się ich pozbyć. Ojciec Hope trochę nim potrząsnął. W pewnym sensie mógł to zrobić. Chwycić go, podnieść z ziemi. Ojciec Hope był twardym człowiekiem i pomimo swojego wieku mógł mocno uderzyć Ethana. Ethan bał się tego. Jednocześnie chciał, żeby to się stało. To by wszystko ułatwiło. Może nawet naprawiłoby wszystko. Ethan przemyślał to w swojej głowie, patrząc się w ekran telefonu wyświetlający znajomy numer. Był strasznie przestraszony, ale odpowiedział. Okazało się, że Hope poprosiła ojca, żeby przyniósł jej kilka rzeczy. Głos pana Mirales był płaski, nawet trochę niepewny. Mirales.
A co najgorsze, nie był zły. To pogrążyło Ethana w rozpaczy. Nie mógł otrzymać odkupienia w ten sposób. Jednak zbliżająca się wizyta przywróciła Ethanowi poczucie czasu. To zepchnęło go z powrotem do rzeczywistości, jak strumień ludzi wpychający jeden drugiego do zatłoczonego metra. Trochę posprzątał to miejsce. Ogolił się. Wymyślił, co powiedzieć. Kilka razy ćwiczył swoje przemówienie przed lustrem. I tuż przed przybyciem pana Mirles, Ethan zostawił klucze sąsiadom. On uciekł. Oczywiście wcześniej ostrzegł pana Mirles pod postacią wiadomości, ponieważ nie miał serca, by zadzwonić. Ethan chciał, żeby pan Mirles wziął to, co musiał i wyszedł tak szybko, jak to możliwe. Pan Mirles nie zamierzał mu pomóc. Na pewno. Nie zamierzał mu pomóc, co oznaczało, że po prostu przechadzał się między Ethanem i jego żoną. Ethan był zły na pana Mirlesa, jakby był źródłem wszystkich kłopotów. Gniew gotował się w nim, mieszając się z tanią kawą, zamieniając się w żrący kwas. W tym uczuciu nie było nic racjonalnego. Ethan miał mnóstwo czasu, żeby się nad tym zastanowić, zważyć, badać pod lupą. Siedział w małej kawiarni na rogu ulicy, dopóki na ulicach zrobiło się ciemno. Zostałby tam nawet dłużej, gdyby kelner nie przyszedł do jego stolika i nie powiedział, że lokal jest zamykany. Ethan przytaknął z roztargnieniem i poprosił o chwilę na skorzystanie z łazienki. Nie było nic racjonalnego w złości pana Mirlesa. Szczerze mówiąc, było to żałosne. To tak, jakby uderzyć żonę, a potem uciekać, żeby nie spojrzeć na ojca. Jesteś ściekiem, Ethan. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Sporo się dowiedzieliśmy o dzisiejszej historii. Przepraszam was za moje jąkanie się, ale jestem po pracy po 8 godzinach od godziny 5. To jest jeszcze dzisiejszy odcinek, więc zdążyłem sobie tylko zaparzyć kawę i nawet jeszcze jej nie wypiłem, więc będę pił zimną na pewno. No i co? No i musiałem nagrać to. Nie było innej opcji. Dzięki jeszcze raz wielkie za taki świetny odzew tej serii i za bardzo pozytywne komentarze co do mojego głosu. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że dalej będziemy razem zgłębiać tą historię. Trzymajcie się raz jeszcze. Trzymajcie się. Hej, hej.